Cześć, ja jestem Kensai i dzisiaj witam Was w dosyć nietypowym odcinku, a mianowicie będziemy budować terrarium pojemnik dla skakuna arlekinowego. Skakun arlekinowy to jest pająk, który jest zwany też pająkiem zebrą, skakunem zebrą albo plącem zebrą. Jest to gatunek z rodziny skakunowatych. A ja od dosyć dawna chciałem mieć skakuna, posiadać swojego małego, zwinnego skoczka, pająka, który w ogóle jest przepiękny, pewnie widzieliście to na miniaturce, a jeszcze będziecie mieli okazję zobaczyć mojego konkretnego na zbliżeniach. Jest to bardzo mały pająk, od 5 do 8 mm, raczej krępy, krótkie nóżki, bardzo charakterystyczne duże oczy. Występuje w Europie, Azji, Północnej Afryce, w Ameryce Południowej. Obficie występuje w Polsce, choć mi nie udało się go nigdy jeszcze zaobserwować. Zamieszkuje zewnętrzne, wewnętrzne ściany budynków, nasłonecznione miejsca, skały, płoty, pnie drzew. Jest to pająk, który nie buduje sieci, a na swoje ofiary aktywnie poluje, skradając się do nich, po czym błyskawicznie skacząc. Przed upadkiem zabezpiecza się, wlokąc za sobą pajęczą nić. Warto też wspomnieć, że nie tworzy on sieci. Ok, więc to tyle jeśli chodzi o same skakuny, a my zajmiemy się dzisiaj właśnie budową pojemnika dla niego. Pojemnik to zwykły pojemnik po jakiejś herbacie zielonej, dosyć gruby plastik, dlatego do robienia wentylacji użyłem rozgrzanej igły, do takiej strzykawkowej. Pająk ten potrzebuje dosyć dobrej wentylacji, nie potrzebuje specjalnej wilgotności, dlatego użyłem keramzytu na sam spód pojemnika. Jak widzicie, sypię go niezbyt dużą warstwę. Keramzyt będzie taką warstwą drenażową, w pewien sposób, można tak powiedzieć. To znaczy będzie odciągał nam wilgoć z torfu. Jeśli byłoby jej za dużo, to po prostu ten keramzyt nasiąknie. Raczej nie będę przesadzał z wilgotnością, dlatego że tak jak mówię, one żyją w Polsce, nie potrzebują wysokiej wilgotności. Wystarczy taka na poziomie 50, 60, 65%. Na keramzyt kładę agrowłókninę. Agrowłóknina będzie nam zabezpieczać keramzyt przed mieszaniem się z torfem i piaskiem. Ja mam torf częściowo rozrobiony, to znaczy po wyjęciu z paczki on jest wilgotny, dlatego nie dodaję już do niego w tym momencie wody, jedynie wymieszam go z piaskiem, tak jak się to normalnie robi. Normalnie gdybym rozrabiał brykiet torfowy, no to po prostu dodałbym piasek i wodę, poczekał chwilę, ale w tym momencie jest to zbędne. Torf po wymieszaniu z piaskiem tworzy nam podłoże, które możemy sobie lekko ubić. Ważne, żeby nie kupić tego za mocno, żeby ten torf jednak trochę nasiąkał, żeby nie stworzyła nam się taka skorupa. Ubity torf, później agrowłóknina, keramzyt. Takie podłoże będzie nam zapewniać odpowiednią wilgotność, odprowadzać wodę. Teraz zauważyłem, że niestety trochę za nisko zrobiłem dziurki wentylacji, przez co będę musiał ubić z jednej strony ten torf bardziej. Podłoże wygląda w ten sposób. Na podłoże już właściwie możemy rzucać jakieś drobne elementy, które będą nam służyć jako detaling. Ja użyłem tutaj, to jest bodajże drobny żwirek z formikarium. Są to resztki, które mi po prostu zostały po mrówkach. No i myślę, że trochę go tutaj dam, żeby to podłoże wyglądało na takie, wiecie, lekko żwirowe, leśne. Do tego myślę, że dołożymy sobie kawałki kory albo kawałki tuby korkowej. Tubę korkową mam też z innych terrarium. Są to takie drobne ścinki. Niestety nie mam żadnej małej tuby korkowej, ale myślę, że nasz skakun nie obrazi się, jeśli damy mu po prostu 2-3 takie kawałki tuby korkowej. Tuba korkowa też chłonie lekko wilgoć, więc myślę, że wszystko będzie jak najbardziej ok. Jeden kawałek już mamy, myślę, że ustawimy go sobie tutaj. Kolejne kawałki będziemy dawać za chwilę, gdyż jeszcze chciałem wrzucić tutaj, prawdopodobnie jest to kryształ górski, jest to kamień z właśnie kryształem górskim, czyli z taką odmianą kwarcu. Zdarzają się takie bardziej czyste, ten jest raczej taki biały, a nie przeźroczysty, ale jestem niemal pewien, że to to. A skakun potrzebuje też poidełka, niestety ja żadnego nie mam, a nie miałem też zakrętki, więc po prostu wrzucę mu kapsel z pinty. Będzie prawdopodobnie zadowolony. Muszą mieć dostęp do wody, jeśli nasze podłoże nie będzie bardzo wilgotne. A nie chcę dawać bardzo wilgotnego podłoża, żeby nie zaczęło pleśnieć. Dorzucimy jeszcze jeden kawałek tuby korkowej. I właściwie co? Może wrzucimy mu jeszcze gałązki? No, myślę, że dwie gałązki mu w zupełności wystarczą. Nie chcę też nawalić za dużo do tego pojemnika.
dlatego że jest on bardzo mały, jak widzicie. No ale skakun też nie jest duży i tak jak mówiłem, może żyć nawet w kliszówkach, chociaż wydaje mi się, że ten będzie bardziej zadowolony, mając taki pojemnik do dyspozycji. A jeśli chodzi o temperaturę życia takiego skakuna, to te występujące w Polsce znoszą temperaturę od 20 do 25 stopni. Nie warto jej przekraczać, raczej też nie warto narażać go na niższą temperaturę. I gotowy pojemnik wygląda w ten sposób. Ja go jeszcze nie podlewam wodą. Nie dodałem też wody tutaj, dlatego że nie wiedziałem, jak nam się ten skakun tam zadomowi. Postanowiłem najpierw go wpuścić, więc w ogóle rzućmy okiem na naszego pająka. I gdzie on się schował? A, jest tutaj na wieczku pojemnika. Postaram się wam też zrobić za chwilę jakieś zbliżenia, ale wolałbym to zrobić, jeśli on będzie już w pojemniku. Dlatego, że jest to strasznie niespokojny pająk, który bardzo nie chce dać się nagrać. Cały czas ucieka gdzieś na ściankach. Próbowałem obiektywem makro zrobić mu jakieś zbliżenie, ale zupełnie to nie wychodzi, więc nagram to normalnie. I dopiero jak on na chwilę gdzieś przystanie, to wtedy zrobimy mu zbliżenie. Dobra, zajmiemy się teraz przekładaniem naszego skakuna. Ja po prostu podniosłem pojemnik, z którego wcześniej odkręciłem wieczko. Skakuny, jak widzicie, są bardzo skoczne. Ten po prostu steleportował się do środka pojemnika. Przy przekładaniu warto uważać na to, żeby wam gdzieś nie wyskoczył, bo będzie go ciężko złapać. O, znów to zrobił. Skacze bardzo żwawo i jest po prostu ciężki do uchwycenia. Nie wiem dlaczego, ale zupełnie nie chce dać się nagrać i nawet na moment stanąć w miejscu. Jak widzicie, po prostu przygotowuje się do skoku i dzium, teleportacja. Okej, nasz skakun ma już nowy dom. Zapoznaje się na początku z terenem. Niestety nie mam możliwości, żeby go nakarmić i pokazać wam, jak one polują, dlatego że skakun, jeśli pojemnik jest nieprzystosowany, jeśli pojemnik jest mu nieznany, jeśli teren jest mu nieznany, to po prostu na pewno nie będzie chciał polować. Tutaj wrzuciłem wam dwa zbliżenia tego skakuna i co, na dzisiaj to wszystko. Ja się z wami żegnam, jeśli chcecie więcej takich filmików, to po prostu dajcie mi znać. Na razie, do usłyszenia, hej!